Widzisz, Jacek, mamy październik, ja zabrałem cię na wakacje, siedzimy sobie w miłym, przytulnym miejscu, bez tego zgiełku samochodów, jakichś przy jeziorze, które, przy jeziorze, którego ptaki są, jak widzisz. No, słyszysz, jak jezioro szumi. To jest chyba żaby. To może żeby. Słuchaj, Jacek, spotkaliśmy się i się bardzo cieszę z tego spotkania. Nawzajem. Spotkanie będzie na temat dyskusyjny, trudny i wydaje mi się, że bliski nam obu i wielu innym ludziom. Ale niejednoznaczny. Zacznę od hasła jazz. Jak wiemy, ten jazz jest postrzegany zupełnie inaczej przez kolejne pokolenia. Z każdą dekadą się zmieniał. Mamy oczywiście purystów jazzowych, którzy trzymają się tych starych definicji jazzu, ale można, dla których swing czy bebop to jest jazz, a dalej nie do końca. No, ale nawet wielcy mistrzowie przekraczali te granice. Przyleciała do nas pszczoła. O, poleciała. Przekraczali te granice i z każdą dekadą, jak wspomniałem, jazz się zmieniał. I o tym jazzie na pewno dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać. Nudzę cię. Nie, no, po prostu rano obudziłeś mnie tak wcześniej. Dobrze. Tu przyjść. Padło hasło jazz i już zaczęliśmy ziewać. Nie, przy jazzie się nie da ziewać. Natomiast nim przejdziemy do tego tematu, chciałbym cię zapytać o ten krakowski wariant jazzu. Bo urodziłeś się w Krakowie. Jo. Kiedy zaczęła się ta twoja przygoda, twoja historia, kiedy zasiadłeś za zestawem w Krakowie? Nie za zestawem, to wiesz to. Cała historia była taka, że myśmy jako dzieciaki, to dzieciaki zresztą, jeszcze chodziliśmy do szkoły 32, która tam jest dalej gdzieś. Nie wszyscy zresztą, bo to był Krzysiek Ścierański, Paweł Waldenowak i myśmy tam ten zespół założyli. Jeszcze był Jacek Rydlewski, dochodzący wokalista, jakby. A myśmy, ja grałem na basie. Na basie i ten Krzysiek grał na gitarze, Nowaczek grał na bębnach. Na bębnach, które zrobiliśmy z takiej płyty pliśniowej, wiesz, to się wygięło, zbiło nitami i tak dalej. Mieliśmy naciąg, który dostaliśmy od Jurka Dąbrowskiego, świętej pamięci perkusisty, bardzo dobrego, który grał w różnych tam zespołach i on był pęknięty, ale myśmy, wiesz, Polak potrafi, więc skleiliśmy to. Ile lat miałeś wtedy, jak to się zaczęło? 15, może coś takiego, 16, coś w tym rodzaju. I tak, w końcu 8 klasy to ile się ma lat? To zależy, czy zdałeś, czy nie. Zdałem, tylko że później się do szkoły chyba, wcześniej się zaczynało. No nieważne, jakoś około 15. W każdym razie i zrobiliśmy, wiesz, tak bęben taktowy, tam nitowaliśmy do obręcz od jakiegoś kowala, proszę pana, a potem tom, dostaliśmy drugi mieliśmy zestaw, Nowaczek grał na bębna, złożyliśmy się na hi-hat, który kosztował 700 zł polskich, dawno, dawno temu, koniec 60 lat to był, czyli to były poważne, więc mi składali na to i kupiliśmy w Tonie. Był taki sklep Ton, a nie znam. Znasz taki? Pracowałem kiedyś jeszcze w ostatnim Tonie ale w był, Warszawie. Był, bo to wiesz co, bo Ton, Ton jakoś tak, on był, robił takie no kiepskie strasznie te instrumenty, przepraszam, to, ale może przed wojną, że to było fajnie, ale wtedy, kiedy myśmy używali, to mieli bębny, na które chodziliśmy patrzeć. Bo to wiesz, wtedy, jak się na cukierki dawniej chodziło, to myśmy na to chodzili patrzeć. Bo to były dawne lata i marzyliśmy o takim zestawie okropnym. Ale te instrumenty cieszyły, nie? Ja jestem troszeczkę później Jezus. Zacząłem. Ale pamiętam, że jak mieliśmy w sali prób właśnie Polmuza, bębny, jakąś jedną starą Vermonę. Nie mów, to już była gruba no, sytuacja. Wiadomo. A potem był Everplay, to już marzenie w ogóle, wiesz. Ale Everplay to później wszedł tak, zdecydowanie. Tak. Nie, one były równolegle, niektóre domy kultury to miały, wiesz. I teraz, a myśmy nie byli w domu kultury, więc musieliśmy sami no ale tak, robić. Te instrumenty, które dzisiaj mamy dostępne, można w każdym sklepie kupić, przez internet i tak dalej. Tak. Kiedyś pamiętam, że nas zupełnie inaczej cieszyły. Każda pierwsza zupełnie, gitara, tak. Efekt, jakiś stary hi-hat, ktoś znalazł na strychu. Nie, ale wiesz, tak, na przykład i ten hi-hat, złożyliśmy te 700, kurde blady. I to był hi-hat, który był taki patyk, skórzany taki miał rzemień do pedału i jak się grało na nim, to on zaczynał tak robić, jak wahadło. Jak metronom trochę. jak metronom. Także Paweł jak grał na nim, to raz trafiał, raz nie. Także było świetne. Okej, okay, no. Ale zobacz, wspomniałeś tutaj szkołę 32 i faktycznie ta historia jazzu krakowskiego jest bardzo ciekawa i rozległa, bo oczywiście szkoła numer 32, pierwsze zaduszki jazzowe. Tak, tak, tak. Dworek Białoproniński, jazz klub Dworek, to już tak, późniejsze tak, lata. Tak, tak. W Hucie również jazz w latach 50. Jak odbierasz tą atmosferę
Nie tamtych lat, bo wiadomo, tych pierwszych okresów ty nie znasz. Ty dołączyłeś w latach jakich? Początek 70., bo wiesz, od tego się zaczęło, że jak myśmy tam zaczęli grać, więc ta miłość do muzyki, czy pasja muzyki zaczęła się rozłazić coraz szerzej, bo wiesz, no, Krzysiek potem zaczął na basowej grać z bratem swoim, potem już w jakichś poważniejszych składach i to już jest historia, to już jego historia jest, a ja na bębnach zacząłem grać, bo... No właśnie kiedy przeskoczyłeś z tej basóweczki jakoś, na bębnie? Jakoś, wiesz co, pamiętam gdzieś na początku 70-tych lat, te bębny, Paweł chyba przestał grać, ja je jakoś tam do mnie do piwnicy przeniosłem, zacząłem tłuc na nich i powoli zaczynało mnie to cieszyć bardziej niż granie na basie. Plus to, że na basie byłem leniwy, bo tutaj trzeba by było, wiesz, nuty też czytać, to, tego, tamtego. A na bębnach to było dość proste, takie fizyczne, więc... Fajnie, że się zamieniliście, że jakby Krzysiek przeszedł na bas, wrócił w sumie do gitary w tych ostatnich latach. A nie, przepraszam, bardzo minąłem, tak jeszcze dostałem od babci Jolany Star, taką gitarę, malutko, z małą menzurką. Grałem przez rok, żeśmy grali, ja byłem na drugiej gitarze grałem. A widzisz, zapomniałem, mały epizod, bardzo ważny w moim życiu. W każdym bądź razie tego, nawet więcej, bo... tego stara, na tym starze graliśmy na dwie gitary, jak Wishbone Ash, takie były, pamiętasz wtedy zespoły, tam w tercjach tego, kurde, ale to była poważna sytuacja. I potem od jego brata kupił, Krzysiek miał Graciozy, która była od... Ładnie tam koledzy, no. W każdym razie tego, od brata Graciozy, to była też, ale to był taki Stratocaster trochę czeski. I potem ja to kupiłem. Wow, to była już poważna gitara. Nie masz już tego oczywiście. Nie, a na samym końcu, czekaj, to już było najgrubiej, to kupiłem gitara Tornado. To była takie półpudło, taka prawie jak Gibson albo ten. No to prawie. To było, no... A jednak muzyczka bardzo, jest. Wyłączyłem, ale nie działa. Dobra. No. Może dzwonią, może koncert ważny. Tak jest, na pewno. Na pewno, o 10. O 10 mamy, za pół godziny muszę iść na koncert, bardzo przepraszam. Ale ten, w każdym razie, no i wiesz, i te gitary miałem. I to one mnie cieszyły, ale bębny jakoś mi bardziej zaczęły, bo to było takie, wiesz, ja rytm lubiłem zawsze i lubię rytm. To jest dla mnie bardzo poważna rzecz, żeby się ten rytm zgadzał, żeby tam był ten rytm. W każdym bądź razie tego, dlatego nie miałbym kłopot bycia chyba klasycznym muzykiem, wszystkie te legata i tak dalej. Okej, zostałeś perkusistą, zaczęliście grać w Krakowie. Przez ile lat tutaj jakby funkcjonowałeś? Wiesz co, to tak, to było kilka lat, ja wiem, trzy, może cztery. I później co dalej? I potem, wiesz co, ja potem zbliżałem się do studiów, ale w międzyczasie, bo dużo płyt zaczynałem zbierać, bo wtedy to było, wiesz, płyta to było w ogóle następne życie, wiesz, te winyle, które myśmy za straszne pieniądze kupowali, bo to przecież, wiesz, no, $10 w dawnych czasach, to ile to było? 1000 złotych na polskie, że tak powiem, no stuwa do dolara. Czyli, wiesz, 1000 złotych dla chłopaka tam 16-15-letniego, to nie było łatwo wtedy. W każdym razie zawsze ta płyty zbiera i jak miałem te płyty, to tutaj jest ciekawa rzecz, bo ja się zacząłem kręcić koło Jaszczurów, bo tam to był bardzo prężny klub. To było po prostu nieprawdopodobne miejsce, wiesz, że... No i tam jakimś cudem dostałem tak zwane prelekcje, to się nazywało, bo miałem sprzęt, przynosiłem gramofon, stereo, bracie, z tymi, z kolumnami i puszczałem płyty. Byłeś DJ-em. Znaczy nie, puszczałem i opowiadałeś. No to... Mówiłem to na przykład Emerson, Lake and Palmer i opowiadałem do studentów, mając tam 16 lat, że taki a taki zespół tu z Anglii, wiesz, tutaj tego, pierwsza, potem druga i to, i żeby dostać kasę za to... Odsłonić po mikrofonie, bo to się sobie przykrył, a bardzo fajne rzeczy mówisz. A żeby proszę ciebie dostać kasę, to musiałem wyrobić sobie tymczasowy dowód osobisty. Była taka sytuacja jak tymczasowy dowód osobisty. Nie wiem, czy to teraz można, wiesz, jak byłeś nieletni. Mm-hmm. Taki czerwony. I wtedy, pamiętam, dostawałem tam 2,5 stówy albo coś. To było straszne, przód i tak dalej. No i wiesz, i zacząłem wchodzić powolutku do Jaszczurów, jako taki młody chłopaczek.
albo chłopoczek, jak niektórzy mówią tu w Krakowie, i zacząłem słuchać kolegów, których, wiesz, no tam tradycyjnego dużo jazzu było. Oni, wiesz, jak to muzycy są zawsze otwarci, więc tolerowali mi takiego gówniarza tam i po czym zaczęło to się trochę poważniej dziać, bo drugim miejscem to była Rotunda. I Rotunda to było miejsce, gdzie były koncerty, były, wiesz, te filmy, teatr, różne rzeczy, to był bardzo też prężny ten, ale oni mieli miejsca. Były kanciapy przeróżne pod schodami tak. I tam laboranci mieli swoje, te śmietana miał chyba przez moment, jazz bandbole, nie, jazz band chyba ci Old Metropolitan, Manam, tak, wiesz, cała masa zespołów miała. A właśnie, te środowiska się miksowały, jazzmeni z ludźmi rocka. No bo tam, wiesz, tam była pinball machine, wiesz, jak wychodziliśmy z prób, z tych pieczar wszyscy, to tam się spotykaliśmy i wiesz, no, znając tych starszych kolegów, to oni już ci go akceptowali, byłeś tak zwanym jednym z nich, trochę oczywiście niższej kategorii, bo oni jeździli oplami, a myśmy jeździli tramwajami, no, nie mieliśmy nawet prawa jazdy, więc wiesz. W każdym bądź razie, no, wiesz, te jaszczury i to, ten świat powoli mnie zaczął bardzo kręcić. Potem zdałem na ASP, no i to już, wiesz, artyści, te sprawy, to już było w ogóle wszystko, jakby nie było. Kraków był, no, znakomity pod tym względem, bo skondensowany, wiesz, Warszawa rozwalona, szeroka, wtedy jeszcze nie była taka skondensowana jak teraz, nie było tego centrum. Ale to w ogóle były inne czasy, no, bo wiadomo, nie było Facebooka i takich rzeczy i ludzie zamiast spotykać się w komputerze, to spotykali się w klubach, a ze spotkań wynikają rzeczy, ze spotkań tworzą absolutnie się projekty. Absolutnie. I właśnie to jest coś, do czego będziemy chyba dążyć ponownie, żeby to przywrócić. No, bo jakby się tak udało, ale tylko wiesz, jak przekonasz młodych ludzi, którzy mają przyklejony ten i nie mogą poza to wyjść. No tak, tylko to jest zauważalny problem i właśnie dlatego jak pytam ciebie, czy niebawem będę rozmawiał z Markiem Stryszowskim, to właśnie te historie, kiedy jazz się zaczynał, czy muzyka rockowa w Polsce, kiedy to się miksowało, to jest właśnie fascynujące, że ludzie spotykali się i wychodził z tego jakiś taki pozytywny ferment i fajne rzeczy się działy dzięki temu. No. Dzisiaj jest dużo trudniej, jak często spotykam przecież muzyków znanych, którzy się przedstawiają sobie, jak się spotykamy, się nie znają, a mieszkały w jednym mieście i trudno, żeby z tego coś wyniknęło. No, jeżeli oni się nie widują, tylko widują się na scenie gdzieś sporadycznie, więc te czasy. Okej, słuchaj, no Kraków. Kraków to temat rzeka, moglibyśmy gadać godzinami, absolutnie, ale ta twoja historia niesamowicie się rozwinęła i no, właściwie stałeś się obywatelem świata, zacząłeś jeździć po całym świecie i to jest niesamowite, że jak czytam listę artystów, z którymi współpracowałeś, ja odważnie powiem, nie wiem, czy którykolwiek polski muzyk aż tak długą listę tak dobrych muzyków ma w swoich dokonaniach. No, ja lubię podróżować, a przede wszystkim lubię poznawać ludzi, no, muzyków przy okazji i muzyka, która mnie, wiesz, ta muzyka, która mnie kręci, jest bardzo szeroka i to, no to jest, wiesz, jak jakikolwiek artysta, czy z jakiejkolwiek branży, zazwyczaj jest ciekawą osobą i w momencie, jak zacząłem robić swoje projekty, to zawsze mnie interesowało, no wiesz, tak jak w obrazach, zastanawiasz się nad kolorami, czy nad tym, kto będzie tym kolorem, kto będzie tym najlepszy. I zazwyczaj na tyle mi się udawało, że na tyle miałem szczęścia, czy jak to nazwał, udawało mi się, że tych ludzi udawało mi się do swojego... No nie byle jakich, naprawdę wielkie nazwiska. Zaprosić, tak. No i to jestem bardzo wdzięczny. I to się dzieje cały czas, bo właściwie nie kończysz działań. Cały czas jak z tobą rozmawiam, to słyszę, że kolejną płytę przygotowujesz, pewnie już 30. Nie, 25. albo 6. No i właśnie ten jazz, zaczęliśmy od tematu jazzu i no, dla ciebie chyba właśnie jazz nie zatrzymał się w miejscu. On idzie w zupełnie różnych kierunkach, się rozwija, prawda? Wiesz co, tak jak wszyscy, ja wychodziłem od tej rockowej muzyki i tak dalej, powiedzmy od Beatlesu, oczywiście słuchałem potem dalej i szerzej. W pewnym momencie odleciałem na punkcie R&B i funkowej muzyki, Sly and the Family Stone i Aretha Franklin, i James Brown, ten Tower of Power i ta cała ekipa. I to mnie bardzo wzięło. Z tego z kolei do pewnych latynoskich, salsy i tak dalej, afrykańskich, Salif Keita i to wszystko, wiesz, co po prostu... Music.
No i wiesz, nie, Morikante i ta no, całe spektrum. Plus oczywiście jako, że w Polsce na tyle mieliśmy, za naszych czasów, za moich czasów młodości, było o tyle fajnie, jeżeli chodzi o muzykę poważną tak zwaną, bo strasznie dużo współczesnej muzyki. Mhm. Bo były filmy, słuchowiska, no tak. Pamiętasz, i tak dalej. I ta muza mnie zawsze kręciła. Współczesna muzyka, wiesz, początek 20 lat i tak dalej. Nie bardzo nie wiedziałem czemu, dopiero potem jak zacząłem analizować, studiować i tak dalej, ale zawsze mnie to kręciło, że no, z całym szacunkiem do poprzedników, gdzie wszystko było poukładane bardzo ładnie, rozwiązywało się tak jak hollywoodzkie filmy i tak dalej, zawsze był święty spokój na końcu i tak dalej. A tutaj zawsze coś za zakrętem się działo, innego. No i wiesz, fascynacja rytmem, fascynacja muzyką tą, plus jeszcze te wszystkie rzeczy, które naokoło się działy. Rytmy afrykańskie, arabskie, no cokolwiek latynoskie. To strasznie mnie zawsze. Ale to kręci. Większość dobrych jazzmenów światowych szła podobną drogą, choćby Joe Zawinul, prawda? Ale, który na każdym kroku płonął kolejne jakieś dźwięki, które usłyszał i te wszystkie gatunki się przenikały właściwie w jego twórczości. No mi się wydaje, jeżeli chcesz być literatem i tak dalej, to fajnie byłoby poznać świat, zobaczyć różne historie różnych ludzi, prawda? Nie tylko wojenny, nie tylko takie. Możesz być wojennym tych, ale to wszystko według mnie jest, dla mnie jest ciekawość tego może dlatego niepotrzebnie używamy tego w ogóle sformułowania jazz, bo to tylko powoduje jakiś niepokój właśnie u purystów, bo jakby dlaczego my nazywamy jazzem coś, co niekoniecznie musi nawet swingować, tylko po prostu jest muzyką otwartą. No ale tak chyba przyjęliśmy. Muzyka zazwyczaj swinguje. To jest, wiesz, to jeżeli jest dobra muzyka, ona swinguje. Nie, wiesz, pojęcie swingu tego jeszcze. No właśnie o to chodzi. Bujanie, czy tam groove, czy tak dalej. To jakoś dobrzy muzycy się nie mogą temu oprzeć. Podświadomie nawet, według mnie tego. Różnie to bywa u różnych ludzi i mi się wydaje, to nie jest wynik tego, że ktoś nie ma zdolności. To tak jak z językami, ja uważam. Mm. Z językami jest tak, że każdy się każdego języka potrafi nauczyć. I wiesz, ja nie przyjmuję... Nie każdy. Ja uważam, przepraszam cię bardzo, weź dwuletnie dziecko z Polski, wyślij do Chin na rok. Tak, tak, no to jest prawda. No. I będzie z akcentem ze wszystkim mówiło tak jak Chińczyk. Tylko to jest kwestia, które my, jak się starzejemy, zaczynamy dostawać całą masę bloków. Idziesz do szkoły, są pewne socjalne sytuacje, czy społecznościowe, że nie wolno, to nie wypada, to tego. Ludzie cię zawstydzają. To, co dla dziecka jest najgorsze, jest zawstydzanie bez przerwy. Jak mogłeś to zrobić? To są przecież błędy. Ale to też się zmienia i na szczęście te ostatnie pokolenia, które jakby, no już dzisiaj na przykład metalowcy są dziadkami w tatuażach, to jest bardzo fajne, że wyłamaliśmy się już dawno z takiego stereotypu, że właśnie jesteś w pewnym wieku, to nie wypada ci się jakoś ubierać, albo musisz być starym prochowcu, tyle lat, prawda? I taki coś tu ma. No i to jest super, że właśnie te pierwsze pokolenia starych dziadków i babć, którzy są w ramoneskach, po prostu z długimi włosami, kolczykami, to jest piękne i od tego, mam nadzieję, będziemy dalej szli. A mi się wydaje, że bo wiesz, no odkąd się Polska się uwolniła od tych, bo to wiesz, no komunizm to była trudna sytuacja do wyrastania i bycia wolnym, bo wiesz, była cała masa rzeczy, które były ci narzucone i bardzo łatwo egzekwowalne przez tych, którzy narzucili. Bo były prawa, bo była milicja, bo było to tamto owam. No tak, ta wolność nie była. Oczywiście teraz troszeczkę w moich oczach troszeczkę idzie w drugą stronę, za bardzo może. Ale też inna sprawa, że dzisiaj ta wolność też jest pozorna, bo jesteśmy uwikłani w pieniądze, Pieniądze zawsze były i zawsze będą. Różne utrudnienia, które wcale nie są łatwe. Myślę, że ta wolność nasza też nie jest taka, jaka powinna być. Ale lećmy dalej z twoją historią, bo wśród nazwisk, oczywiście jest takie jedno nazwisko, no są dwa nazwiska, jedno dla wszystkich bardzo ważne, a jedno dla mnie szczególnie ważne. Strasznie ci zazdroszczę, że grałeś, a on grał z tobą właściwie, jeden z najfajniejszych gitarzystów świata, jakich znam, i którego cenię nawet bardziej niż Pata Metheny, czyli Nguyen Lee. Zaskoczyłem cię. Nguyen Lee to jest postać, którą obserwuję od wielu lat i wydaje mi się, że to jest jedyny gitarzysta, który ma absolutnie swój styl i mało kto go naśladuje. W sensie jego brzmienie, jego sposób grania. No bo on ma wietnamskie korzenie i wiesz,
tam nie grano na gitarach, nie dlatego. On jest co prawda Francuzem, wiesz, to mi się wydaje, że osłuchanie z tym, wszystkie wietnamskie, chińskie i w ogóle orientalne, strunowe instrumenty, w ogóle to inaczej frazujesz. Nie, te wszystkie glisy, te wszystkie takie, to są nujen. Także ten, że nie, to jest, na pewno jest. Dzięki niemu nauczyłem się, że tam się G nie wymawia, bo on jest nujen li. Tam jest chyba kilka, każdy z tych... Ale świetny gitarzysta. Natomiast drugie nazwisko, mega i ciekawa historia, i to chciałbym, żebyś opowiedział, to jest oczywiście Jaco Pastorius. Jak to się stało w ogóle, że poznaliście się? Ale to jest prosta historia, to moja inicjatywa była bardzo. Wiesz, dalej jest chyba Drummers Collective, nie wiem, czy dalej jest w Nowym Jorku. To jest takie miejsce, które ma 40 lat już teraz. Takie, kiedyś to były takie stare warehouse, takie stare, wiesz, magazyny i tak dalej, i tak dalej, które tam, jak cały Nowy Jork, te lofty i te rzeczy, wiesz, to było, nie mogło stać puste, prawda? I częściowo niektórzy starsi muzycy tam, Liebman, tak, oni wynajmowali, jak byli młodzi, tak, grali, tam mieszkali w ileś osób, to było olbrzymie połacie, tam cały czas grali. Jedni przychodzili z grania, drudzy, wiesz, także cała ta śmietanka, breaker i to wszystko, oni tam to przeszli przez te loftowe rzeczy. I także, że te takie nieindustrialne, industrialne może tak, że magazyny tak jak były puste, to natychmiast ktoś kombinował, co z tym zrobić, jak był czynsz niski, więc zrobili tam Drummers Collective. I to, bo to zawsze, wiesz, z bębnami jest zawsze ten kłopot, że hałasują i muszą mieć miejsca, gdzie na tyle, więc w różnych dużych miastach powstawały wtedy, teraz w Polsce też masz to przecież, takie miejsca. I no i tam były bębny. Jak były bębny do wynajęcia pierwsze, znaczy wiesz, do tego to potem nagle zaczęli uczyć. I cała masa przeróżnych ludzi, wiesz, tak, na przykład Mike Clark, z którym też miałem lekcję, z tego, z Thrust, słynny Thrust Herbie Hancocka. Wiesz, i miałem, po prostu zadzwoniłem, przychodziłem, płaciłem za lekcję i w dużej mierze więcej było gadania niż tam... Ale z tego gadania też dużo wynika. No absolutnie. On mi, wiesz, jakieś tam nuty dawał, to tego, a tam tego, a nie, że tutaj rynka, tak tam to jest. No i z Jaco było identycznie, bo Jaco wtedy miał taki okres, że był taki... Jeszcze nie był aż tak chory jak później. I tam dostał, bo rozszerzyli to, wiesz, że tam, nie wiem, jeszcze jacyś gitarzyści chyba, nie chcę powiedzieć, kto, nie pamiętam, bo nie chcę skłamać, ale Jaco miał tam lekcje też i dawał lekcje. No więc ja się zapisałem, zadzwoniłem do nich i mówię, że tam, czy mogę z tym, no, oczywiście, pytają się mnie, czy przyniosę swój własny bas, czy mi mają pożyczyć. Ja mówię, nie, ja jestem perkusistą. Na co on mówi, no ale Jaco jest basistą, a mówię, no. Cały świat o tym wie, więc nie jestem takim idiotą, więc jakiś jest przecież powód, żeby ten... Okej, no więc tego. I pamiętam, że było to ciekawe właśnie, ciekawa rzecz, bo ja mieszkałem wtedy na Upper Manhattan, tylko niedaleko Washington Bridge i Washington Heights to się tam nazywało. I wiesz co, i tam był A-Train, jechał cały Manhattan w dół, bo to było już przy 20 czy któryś tam ulicy, może nawet niżej. W każdym bądź razie tego, długa podróż nawet ekspresem, bo to był ten ekspresowy, kurczę, blady na wysokości, jak on jechał przez cały park jednym strzałem, tamte 50 ulic czy ileś, coś się stało, spieprzyło się, nie było prądu i zgasło światło. I się, godzina, wiesz, tu Jaco nam nie czeka, cholera jest. Jaco czeka, dobra, wiesz, to jest. No i wreszcie puścili mnie. Pojechaliśmy, spóźniłem się, ja wiem, może z pół godziny albo lepiej. Przyszedłem do tego pokoju, Jaco sobie plumkał na fortepianie, na pianinie. Ja mówię, przepraszam, spóźniłem. Żaden problem. Nie, no powiem ci, spóźnić się na lekcję z Jaco Pastoriusem, to jest dobre. No nie, to było, wiesz, ale nie, a jego podejście, nie, stary, nic się nie ma, w ogóle spoko.
I zaczęliśmy. No i on tam pokazywał mi parę rzeczy na bębnach. Graliśmy ten na przykład, parę, że tak powiem, przebojów. I ten, i no to, a tutaj stopką tak, a tutaj to, wiesz, i no fajne to było. I w ogóle nie patrzył na zegar, w ogóle go to nie interesowało. I ten, i w pewnym momencie, a wiem, chyba półtorej godziny albo dwie, żeśmy tam byli, grali, wiesz, gadali tego. On, mam nawet taką notkę, on palił, taką, bo on, wiesz, bardzo dobrze latynoskie rzeczy, bo był z Florydy i tak dalej, to tam bardzo dużo Kubańczyków i tak dalej, to on te rzeczy miał. Przecież tam, wiesz, granie te niektóre rytmy, to tak jakby na konga grał. No tak, tak. Aha, graliśmy chicken z nim, pamiętam też, kurde, wiesz, to grałem z chicken, mogę powiedzieć, grałem chicken z tym, z Żydaką. W każdym bądź razie, i wiesz, no i te rzeczy tam, on mi zapisał, mam tak, gdzieś taką notatkę, muszę ją znaleźć, wiesz, jego pismem takim, gdzie on mi napisał to. Nie zgub tego, bo to wygląda, ja właśnie wiesz, gdzieś to tam, gdzieś muszę, muszę tego, no i wiesz co, i tak gdzieś po tych której godziny, dwóch, puka gościu tam z tego, z tej recepcji, mówi tak, nie, potrzebujemy salę, musicie skończyć. Czyli wiesz, ja zapłaciłem za godzinę, byłem spóźniony jeszcze półtorej czy dwie godziny ten. No to przyszliśmy do korytarza. Tam był taki, wiesz, tak jak tutaj. No i tak zaczęliśmy bić piany. Ja go tam pytałem, on mówił tam o Montrealu, mówił, bo ja mówię, widziałem tego granie z Mincerem to i tak dalej. I ze Skinem, tam gdzie Mincer zostaje solo. Na tym, bo Jacko opuszcza scenę, nie wiem, czy widziałeś. Nie, tego nie widziałem. To ciekawe. W każdym razie ten, w każdym razie, no i tak gadaliśmy, wiesz, tak jak ja z tobą. Bo strasznie... Czyli ty gadałeś z Jacko, ja gadam z tobą, no, to tak jakbym gadał z Jacko. No tak. No. Super. Nie, bo wiesz, to normalnie, bo to jest to właśnie u muzyków jazzowych, chyba innych też, wydaje mi się, ale jazzowych specjalnie, jest zawsze, ten lód mija bardzo prędko. I w tym, no i tam w pewnym momencie też siedzieliśmy z godzinę, ja chłonąłem, bo ty wiesz tego. I przyszedł ten gościu z tego i mówi, Jacko, tam jakieś nagranie, jakieś dżingle, coś takiego chcesz? On mówi, tak, tak, no wiesz, wstał, zeszliśmy na dół, gwiznął. To było jednorazowe spotkanie? Czy jednorazowe. Tak, to gwiznął na taksówkę, przybiliśmy i poszedł. Nie no, świetne nie, to jest dla mnie to już, wiesz, życie. A innym z kolei Oscara Petersona też poznałem i pracowałem nad filmem z nim. To nie no, tak mówię, patrząc na tą rzeczy. Listę, wiesz, nazwisk Gary Thomas i wielu jeszcze innych naprawdę, no, to jest, właściwie nie zaskakuje mnie, że Dave Liebman, no, to też jest. No tak, oj, encyklopedia. Więc dużo podróżowałeś, dużo podróżujesz i pewnie teraz też jakieś podróże cię czekają i kolejna płyta. No, znaczy nagrałem, trzy tygodnie temu nagrałem płytę z Aaronem Parksem i z tym... No to tutaj czekam na to. No, Aaron Parks, Michael Formanek, basista genialny, Pet Cancura, świetny saksofonista i André Fernandes, bo to jest portugalski gitarzysta. Mhm. I ten, ta płyta kiedy będzie? Wiesz co, płyty, bo ja teraz kończę płytę inną. A tak. To była płyta, którą mieliśmy nagrać dwa lata temu z Aaronem, jakieś dwa albo lepiej. Wyszło, że teraz, że to była, no więc pojechałem do Lizbony, nagraliśmy to w Lizbonie. W dwa dni szybciutko, wiesz tego. No nie zatrzymujesz się, pędzisz. No ale na co ja mam czekać, stary? Przepraszam, no nie, no oczywiście, trzeba to robić. Wiesz, no. Nie trzeba, dopóki mi sił starczy i energii i tak dalej. Ale coś ciekawe, bo bardzo wielu muzyków traci zapał do nagrywania płyt, szczególnie, że płyty w tych czasach no już nie są nie, tym to samym. Już w ogóle... Ale czy ty przestałeś kiedykolwiek? Bo w moim odczuciu najgorzej jest, ja na przykład przestałem ileś lat temu nagrywać płyty i nie mogę wrócić do tego, bo to jest jakby ciężko. Tak jak do komponowania jest ciężko wracać, ale może jak zachowałeś ciągłość... Ja to mam się... ciągłość, wiesz, mam jakby mi się udało, miałem projekty na następne dwie albo trzy płyty, wiesz. Bo lubię pisać muzykę, strasznie lubię, a pisanie to nie tylko, że trio, to nie tylko kwarty, no bo to jest, wiesz, no przeróżne rzeczy. Cały czas się coś dzieje w świecie, w no tak, czyli zabierasz swój komputerek, pędzisz gdziekolwiek w świat i tam sobie pracujesz nad tym. Nie, tak? No bo muzyka to jest po prostu, to, wiesz, no to tak jak powietrze, jak woda, jak, kurczę, to się nie kończy nigdzie. To jest najgenialniejsza rzecz, którą ja, oprócz przyrody oczywiście, to, która, no i... naszych ludzkich żyli, miłości i tych rzeczy. To są to takie bardzo ważne rzeczy. Dlatego Jacek, ja tak uważam, naprawdę wśród wielu mieliśmy znakomitych muzyków polskich, krakowskich, wiele legend,
ale wydajesz mi się troszeczkę niedoceniony. Gdzieś, nawet za życia, musisz mieć jakiś pomnik obok smoka wawelskiego. Nie, obok mamuta. Obok mamuta i smoka, tak. Trzeba popracować nad tymi tematami, bo mówię, polecam wszystkim przejrzeć twoją dyskografię. One są zobaczyć na Bandcampie w dużej mierze. Z kim współpracowałeś, z kim współpracujesz, bo to jest naprawdę bardzo inspirujące. Relaksuj się sobie, jesteśmy... Co to jest? Po co to jest? To jest las piękny. Nie wyprowadzaj wszystkich z błędu, że tu nie ma lasu. Ładny ten las. Ładny las. Zobacz, ptaki lecą na południe. Tak, krokodyle, bracie, chodzą tam. Krokodyle tam. Pięknie. Pięknie. Odpoczywaj, relaksuj się.